witajcie w dzisiejszym dniu. Jak widać, zmiana lokalizacji na tamtą budowę, gdzie ostatnio był film z betonowania ław, też przejedziemy. No a tu, tutaj robimy, w planie są dwa, na razie jeden wstawiamy, drugi jest planowany tutaj, bliźniak pod sprzedaż. No i co, no w pierwszej kolejności, jak widzicie, tutaj jest ten plus, że mamy na płycie fundamentowej, czyli po przyjęciu wszystkich warstw. Tak, jest tutaj, w tym dokładnie miejscu, tam, bo góra deski wytyczona to jest zero budynków. No i poodejmowałem wszystkie warstwy, czyli jak macie tutaj płytki gresowe, wylewkę, wszystkie grubości tych styropianów też. Plus jeszcze pół metra na wymianę tego gruntu, bo mamy glinę. No i jest to wykonywane wymiana z pospółki. Planowane. Jest tutaj też badanie od razu gruntu, żebyśmy mieli wszystko jak należy. Ten stopień zagęszczenia. Wszystko jak się uda, to wam nagram. No i w pierwszej kolejności, jak widzicie, jest przyjęte na niwelatorze 25 cm w dwóch warstwach to będzie. Czyli teraz pierwszą warstwę, zobaczymy jak to wszystko będzie jeżdżone w tym kierunku i prostopadle. Całość płyty. Zagęszczarka 250 kg powinno być ok. No i drugą warstwę znowu 25, na dwa razy to trzeba zagęścić, żeby te badania nam fajnie powychodziły. Materiał fajny, fajnie się to zagęszcza, ubija się to w miarę. No i też ten plus właśnie w takiej porze roku. Nie robimy takich fundamentów głębokich, bo prawdopodobnie tu są dreny, a dzięki temu nie przerwaliśmy niczego. Ściągnięty tak naprawdę tylko humus i akurat pogłębione było chyba tylko 8 czy 7 cm, żeby tą wymianę przeprowadzić. No i tutaj jutro, jak wszystko będzie grało, jutro trzeba przygotować kanalizację. No i tutaj przepust musi nam przebrać trochę, bo w tych miejscach musi być przepust na wodę, on musi być poniżej strefy przemarzania, czyli od gruntu metr na dół będziemy robić przepust. Robimy go z rury 110, a potem instalatorzy od wody sobie przepuszczą przez niego rurę do wody i będzie ok. No i tutaj, jak widać, mamy tą płytę, grubość 24. Plus jest taki, że wszędzie, gdzie są nośne ściany, będzie wieniec. Nam się to pousztywnia też. Po obrysie z 8 bigel, zakończony tak jak jest tutaj, widzicie. No i mata z 10. Proste kawałki, prosty temat. Także jak najbardziej na plus. W przyszłości też nas czeka następna, też bliźniak, ale w innej miejscowości też na sprzedaż. Tam też jest przewidziana płyta fundamentowa, także powoli już inwestorzy przekonują się co do takich rozwiązań. Na pewno jest to praca łatwiejsza. Cenowo przypuszczam, że trochę droższa, zależy też jaki grunt. To jak na przykład by były piaski, no to w zasadzie jest to wykonanie kanalizacji i lanie betonu, nie? A tutaj z racji tego, że mamy glinę, to trzeba zrobić wymianę. Dodatkowo jest jeszcze przewidziana opaska przeciwwysadzinowa. No i zobaczymy jak to pójdzie. Dzisiaj też miał być beton tam na tamtej budowie, bo chłopaki już tam mają wymurowane. Wieniec się deskują, no ale z racji tego, że tutaj też chciałem zacząć, nie wyrobią się. Zresztą przejedziemy tam wam pokazać co i jak, no to będziemy jutro to z rana betonować, także też powinna być relacja z tego betonowania. No a tutaj jak dobrze pójdzie, no to może też końcem tygodnia to zabetonujemy. Wszystko się okaże jaka będzie pogoda. Jakoś tam czwartek, piątek zapowiadają, że może być nieciekawie. No ale ogólnie
tutaj chcę zrobić też tą płytę, zostawić to i idziemy znowu coś nowego. Będziemy robić taką fajną inwestycję koło stadionu w Tychach. Tam takie pomieszczenie, znaczy pomieszczenie, budynek techniczno-socjalny, też przy boisku sportowym, także zobaczymy, jak tam też to tam pójdzie. Głównie tam jedyne, czego się obawiam, no to tej logistyki. Mamy trochę kilometrów, trzeba będzie wszystko z głową robić i przede wszystkim niczego nie zapomnieć, bo tam zaś się wracać stamtąd na bazę czy coś, no to też będzie uciążliwe. Tam też fajna robota się szykuje. Ten też coś nowego, bo te riva tam jest, to może wam coś nagram. Ale to wam wszystko ponagrywam, jak dojdę do siebie, bo niestety wielbłąd skręcił nogę i może w tym jeszcze ten tydzień będzie słaby, no ale może już w przyszłym tygodniu będzie lepiej, także zobaczymy, jak to pójdzie. Także tyle z tej budowy, widzimy się pewnie tutaj na tej budowie, na tym badaniu, a ja jadę do chłopaków, tam wam nagram co i jak wygląda. Tak to tutaj wygląda. Wiadomo, po betonowaniu jak to było robione, no to było to robione w ten sposób, że normalnie puszczony był sznurek, na drugą stronę przeniesione osie, odbite te 12,5, bo pustak zalewowy ma 25 szerokości, no i jechane. No i jest to robione tak jak już robimy, czyli na piance objechane dookoła. Teraz wam pokażę, jak to wygląda. Na pianie przejechana całość, wieniec akurat tutaj 70 mamy ścianki, dwa te bloczki zalewowe to jest 50 plus 20 wieńca i standardowo 4 fajki na zamknięciu w kształcie litery T narożniku. No i tutaj jest narożnik zewnętrzny, no to mamy 6 sztuk narożnik. No i tak to tu jest przewidziane. Andrzej, jeszcze widzicie tu zewnętrzne słupy, są 4, aż tu będą szły takie belki zewnętrzne ozdobne. Tam podcień będzie wykonany też. No trochę tutaj tego mamy. No jak widzicie, i co, jutro tutaj nagramy, jak będzie betonowanie. Zobaczymy, jak to pójdzie. Też widzicie, pojawiły się przepusty. Tam jak jest, przepusty tu są przewidziane na kanalizację, na wodę. Jest zrobiony już, bo on musi być, tak jak mówiłem wcześniej, poniżej strefy przemarzania gruntu. No i tam jeszcze tu na winklu, tutaj są na prąd, na zasilanie i na prawdopodobnie na domofon czy coś, ten desen, 2 sztuki. No i w sumie tyle. Zasypki, jak widzicie, też sporo tu wejdzie. Trzeba przyjąć całość 70 na wysokość, metry sześcienne policzyć, razy ciężar właściwy zasypu, tam tona 800 i razy jeszcze współczynnik, znaczy to, co się zagęści, czyli to, co nam osiadnie. To ja to zawsze takie 30% doliczam jeszcze do tego. No i w sumie tyle. No. Tam okazało się, że mi zasypka nie będzie mi to tak szło, jak ma iść, i dzisiaj się tam chłopaki też nie wyrobią, bo towaru nie nawiezie. Jutro wam nagram wam po prostu betonowanie, no i część zobaczymy to badanie, pokażę wam coś ciekawego, coś nowego. Tam też od razu mówię, żeby takie badanie wyszło, to musi być warstwa tego zasypu minimum 50 cm, bo jak jest mniej tego materiału, no to nie wychodzą te badania, ale zobaczymy, jak to pójdzie. No i tutaj, jak już będzie zalane, rozdeskowane, no to mamy już towar na wykonanie izolacji. Tu będzie ta masa KMD,
przewidziana i będzie. Dysperbent zagruntowany 1:1 z wodą, masa KMB, no i na to styropian, na płask, żeby tutaj zostało trochę miejsca też, żeby zrobić izolację po tym zewnątrz ściany fundamentowej, przeizolować ten styk tej pierwszej warstwy, która będzie robiona głównie do zera aż, nie? Czyli na, praktycznie na jednego bloczka, bo ma 24 wysokości, a z tej firmy projektowej no to zazwyczaj 24 posadzek przyjmują, że tak to wygląda na tej budowie. No i co potem? No i ten fundament zostawiamy, no i zmieniamy znowu lokalizację, tak żeby na wiosnę nie robić już tych fundamentów, tylko żeby mieć już prądowód porobiony, nie? Że tak to tu wygląda, jak widzicie. No jutro na spokojnie 14,5 wyszło i do 25,8 zobaczymy, jak to kto pójdzie. I tak to wygląda. Ja tu jeszcze muszę pozabierać parę rzeczy tam do chłopaków i będziemy widzieć, jak to pójdzie, także widzimy się tam pewnie na budowie. No i jak widzicie, tak to tu wygląda. W zasadzie potrzeba jeszcze dwa auta przy dobrych wiatrach, no i to będzie na ciebie tyle, nie? Chłopaki tu zostaną trochę, trochę im zejdzie dłużej, no ale to trzeba zrobić, żeby specjalnie on tu już jutro nie przyjeżdżał. No i na jutro trzeba będzie zrobić tę kanalizację do porządku i dopiero po kanalizacji trzeba będzie tu ładną warstwę piasku albo jakąś wysiewkę 4-8 mm i zrobić ładną płaszczyznę pod styropian. I to będziemy ściągać pewnie do rurek. Po rurkach znaczy się, no i ładnie, żeby była płaszczyzna, żeby nie klawiszował ten styropian. Styropianu jest 10 cm, ale on będzie w tych dwóch warstwach po 5, żeby jeden dawać, tak by drugą warstwę prostopadle do tego pierwszego układać. No i potem wiadomo, betonowe, na to jeszcze folia, znaczy pod styropem pewnie folia tam jest, już nie kojarzę tam, jak jest w rysunku. No i podkładki betonowe, pierwsza mata, na to potem kobyłki dosyć gęsto i na kobyłki druga mata od góry do zbrojenia. Porobić też się, no to zasada pracy płyty fundamentowej jest ta, jakby strop odwrócony. Czyli to do zbrojenia wszystkie, które normalnie na stropie idą w górę, to dozbrajamy dołem. Tak, bo odwrócony strop. Budynek oddziałuje na płytę, czyli tak jakby, no tak jak mówię, no, odwrócona praca jest tak jak strop. Także no, widzicie, z drugiej warstwy wjadą, chłopaki zagęszczają. Ja też uciekam, muszę jeszcze materiały tu i tu policzyć. Styropian tu muszę zamówić, całą kanalizację na jedną i drugą budowę, bo tam też planuję czwartek, piątek też zrobić zasypkę i fundament będzie gotowy. Tyle na dziś, ja uciekam. Widzimy się w następnych filmach, pewnie jutro coś nagram. Także trzymajcie się.